Siemaneczko, ja jestem Nadim i witam w ostatnim, finałowym odcinku naszej bołazonki. Dzisiaj starożytni przed nami, bal, fale bala, bardzo dużo challenge'y. Ja Ci pomogę tutaj przez to przebrnąć, także słuchajcie, lecimy. Jeżeli się podoba seria, to subskrybuj, komentuj, lajkuj, no i zostaw dzwoneczek, żeby nie ominąć kolejnego odcinka standardowo. Dzisiejszą runą odcinka będzie runa Zod, ponieważ runa Zod może wypaść w piątym akcie. I nie tylko, w czwartym już też mogła, ale runa Zod Holy shit, może wypaść z bala i czasami i często wypada ludziom z falbala, także niechaj będzie runa Zod. Jeżeli ktoś ogląda to na YouTubie, to niech w komentarzu napisze runa Zod, wtedy będę wiedział, kto ogląda i się, wiecie, poznajemy, no nie? I wpadaj także na live na Twitch TV na The Wins. Nie ta runa, doktor Ib, nie ta runa. No i także wpadajcie, dobrze, Hirishimaru, dobrze. I wpadajcie na Minecraft server. Na Minecraft server, gdzie mamy diablowy Minecraft server nasz. Szczegóły, jak dołączyć, macie na Discordzie. Tam jest zakładka, jak dołączyć. Wystarczy podać nick Minecrafta wasz w tam zakładeczce, prośba o dostęp na Discordzie i was dodajemy. Was dodajemy Survival non-premium. Mamy tam różne fajne bajery diablowe typu Arad Summit, starożytni też. Wszystkie miasta diablowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Mamy mało golda. Ostatnio dropnęły nam marowaki. Także dosyć potężny drop. Dosyć potężny drop. Fajny, przyjemny. Mamy jeden teleport, więc kiepsko, na pewno będziemy chcieli... Wiecie co? Może... Dobra, chodźmy, pójdźmy. Jesteś za lewako? Przyszedłeś cyberpunka już? Robimy ostatni przemarsz entów. Tutaj jest strasznie bezpiecznie, na pewno będziemy chcieli... No jak najwięcej przeskipować potworów, na pewno unikać walki z włócznikami. Zdejmijmy sobie Walkirię może, żeby tutaj coś tankowała. Coś nie coś. Ma 1000 życia, więc no... Średnio najeżdża. Tak, pi posad. Uuu, czyli jednak gorzko. Gorzka końcóweczka. Dobrze. Już nie mogę doczekać opowieści. Znaczy dobrze, nie dobrze. Myślałem, że będzie lekki ten, happy endzik. Jednak. Musimy sobie zamienić jeszcze rękawice na te diablowe. Znaczy na te przeddiablowe. Oj, będzie dętka. Może być dętka. Bezpiecznie. Okej, pozbądźmy się tego zioma. Idę sobie założyć rękawice z attack ratingiem, z attack speedem, bo będzie strasznie ciężko bez tego. Będzie bardzo ciężko bez tego. Kupmy sobie jeszcze jakieś towingi, może na wszelki wypadek, żeby mieć chociaż na plusie plus 7. Chociaż plus 7. Minus 43 to jest miażdżące bardzo. No to drugi taki to jest psocik Feast of the Heavens Paladin. To jest topka. Jeżeli chodzi ci o czyszczenie mobów, no nie ma lepszych buildów od tego. Można się bawić w Dreama Dina, Dragon Dina, ale oni na wyższych playersach po prostu nie domagają tak jak robi to Fog. No i Fog też na przykład, albo Hammer. No i Fog też albo Hammer, czekajcie. Ma taki komfort, że nie ma zbyt dużego problemu z odpornościami bądź niewrażliwościami. Okay. Dobra, fajnie. Szenka na pewno moglibyśmy sobie strzelić. 3 Eldricha. Zaraz zobaczymy, jak Eldrich schodzi. Podejrzewam, że bardzo źle. Ciężko. Już nie jest źle, Diko, i dobrze sobie radzi na Eldrichu.
bardzo dobrze. Dajmy sobie większy rozstrzał. Ładnie. Ładnie sobie radzimy, ładnie sobie radzimy na tym Eldritchu, powiem szczerze. Mod mail, horned. I dobitka. Spoko, nieźle. Niesamowite. Naprawdę, możliwości postaci w Diablo są czasami większe. Większe niż myślimy. Niesamowite. Nigdy bym nie pomyślał, że aż tak skutecznie można z takim łukiem grać na... Znaczy no, do skuteczności daleka droga, ale mimo wszystko te moby padają. Ja byłem przekonany, że to będzie takie jakbyśmy grali na P20 wręcz. Moby coś tam padają. Zabijmy sobie Shenka i może nawet coś zróbmy. Jest i Valkyria, która blokuje mi całkowicie moje... blokuje mi łuczników. I Decoy również. Albo już nie. Albo już nie. Monika! Dzień dobry! Dzień dobry! Dziękuję za piąty miesiąc, Monika! Monikic 82 just subscribed. Giga, giga miło! I'm Aizhi Akdu Pol Rocks Brakuya Laughing Face. Siema, właśnie skończyłem oglądać Błazonkę na YouTube, a tu znów Błazonka. Czy to znaczy, że udało ci się zrobić Enigmę? Nie, to znaczy, że skończyły mi się odcinki Błazonki. Na Enigmę mam 15 godzin jeszcze, Monika. No teraz masz giga spoiler, nie? Bo jesteśmy w piątym akcie, ale na Helu. I właśnie nagrywam ostatni odcinek, także będą starożytni, będzie bal, będzie no mocna jechana, nie? Będzie giga mocna jechana. Strasznie mocna jechaneczka. Idziemy, właśnie sobie wtargnęliśmy na piąty akt, mamy bardzo krapowaty łuk. Wszystko i powolutku, slowly but surely. No dzisiaj zaczęliśmy od pierwszego aktu. Dzisiejszy stream to był właściwie początek Hela, od siedliska zła, aż wylądowaliśmy tutaj, czyli piąty akt. Starożytnych możemy zrobić na dwa sposoby, nie ukrywajmy, starożytni to jest jakby clue tego aktu. Starożytnych możemy zrobić na dwa sposoby, czyli albo stawiamy niewidzialną ścianę i to jest po prostu no-brainer, jest banalne wtedy. Albo bawimy się w odpulowywanie po jednym i myślę, że bardziej fair będzie zrobić to na zasadzie odpulowywania niż stawiania niewidzialnej ściany, bo jednak dużo osób nie wie jak to zrobić, a odpulowywanie no każdy w miarę ogarnie. Więc żebyście tutaj się nauczyli czy coś, to myślę, że to będzie... Wow, zginę zaraz. To będzie najlepsze. No nie, nie, nie. W ogóle ten ziomek ma w dupie decoya, okej, on tylko idzie za mną. Next będzie Poison Necro, najprawdopodobniej, ale myślę, że tu się nic nie zmieni. Pokazać jak się robi ścianę. Mogę pokazać jak się robi ścianę. Możecie zdecydować na odcinku, czy chcecie, żebym pokazał wam jak zrobić niewidzialną ścianę. I to wykorzystacie do każdej postaci. Na starożytnych, albo w odpulowywaniu. Odpulowywanie pokazywałem na barbarzyńcy. Możecie, może być ankieta. Może być ankieta. Zaraz jak będę miał chwilkę, to wstukam ankietę. I zdecydujecie. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Do Dix ściana. Tak? Odpulowywanie było. No jasne, że ściana. No dobra, jak chcecie, ale mimo wszystko dla potwierdzenia jeszcze ankiety, żeby nie było. Słuchajcie, ludzie na YouTubie, jak coś tutaj widzowie na Twitchu zdecydowali, jak chcecie nas tym razem decydować, to musicie być na live'ie. Ściana czy odpulowywanie? Ściana
Pool. Szybkie, szybka 3 minutówka. Do ankiety zapraszam Rura Pipe. Rura Pipe. To tak, żeby przypieczętować. To już decydujcie. No raczej ściana poleci. Jasne, że ściana. Widzę, że wszyscy tutaj no. No dobra, dobra, spoko. Dawajcie do ankiety i klepniemy to i jedziemy. A ja sobie cisnę powolutku. Fajnie byłoby dobić przed starożytnymi tą ten level jeden. Może dobiję, może tutaj? Już tutaj w ogóle są, to jest mega nieprzyjemnie, bo są te archerki. Patrzcie, jaki damage mamy na archerkach, to jest niesamowite. Niesamowite. No, dobijmy sobie ten 6-4, a potem będziemy już sobie skakać. Wiecie co? W momencie, gdyby ta bowka miała 20 leveli więcej i dużo lepszy gear, tak łuk tak strzela z większy damage, to jest mega dobra postać. Może nie będzie najoptymalniej, bowka nie będzie najoptymalniejsza do farmy, a bo zawsze jawka będzie lepsza w obecnych warunkach, jasne. Ale kurczę, jak ktoś ma ochotę naprawdę pograć taką bułeczką i sobie ją dopichcić, dopieścić, to myślę, że to nie będzie marnowanie czasu. Myślę, że jak najbardziej, jak ktoś lubi strzelające postaci, można nawet tutaj ubrać trochę Magic Findu, podróżniczki, tutaj na przykład 10 AIS, 10 szybkości ataku, Gold Wrap, świetny, Raven oczywiście na Kenobi Frozen. To naprawdę może być bardzo przyjemne. O nie, nie, to omijamy na pewno. To będzie bardzo przyjemna postać. Zobaczę, czy nie mogę się naprawić. Wydaje mi się, że mogę się naprawić już ortem i użyjemy orta do naprawy laski teleportacji. Proszę bardzo, runa ort oraz jakikolwiek nadkruszony gem. Może być nawet czaszka. Może być nawet czaszka, obojętne. Pokażę wam z czaszką, whatever. Nadkruszony. Bierzecie sobie jakakolwiek broń. Bierzecie sobie jakąkolwiek broń z ładunkami. I żeby naprawić również ładunki, żeby zaoszczędzić u kowala masę golda, bo popatrzcie, jakbym chciał naprawić tą laskę u kowala, 33 ładunki teleportu będą mi kosztowały 71 tysięcy. To mogę sobie to bardzo łatwo recepturką strzelić. Czyli tak, laska, nadkruszona czaszka. Runa Ord i mamy 33 na 33. Ładunki naprawione za cenę runy Ord. No, ściana! Słuchajcie, ściana! Patrzcie, to są wyniki. Ściana, 23 głosy na ścianę niewidzialną na starożytnych i 4 na odpolowywanie. Okej, no to wszystko w tym temacie. To miażdżąca przewaga w takim razie. To pokażę wam, jak się robi niewidzialną ścianę na starożytnych. Jest to sposób, który odkrył Bender półtorej roku temu już, bo w czerwcu poprzedniego roku. I jest to coś, co się używa zawsze na speedrunach. Prawie, że zawsze. No dobra, może Hammer nie musi używać, ale na hellrunach czy coś takiego to jest po prostu... To po prostu się trzeba używać, bo to jest tak dobre. No, Brona, tutaj już ludzie zdecydowali, dlatego właśnie chciałem, żeby ludzie zdecydowali. Ściana to jest bóg, tak jest. Ale jeżeli ktoś... ale to jest bóg, którego używają najlepsi speedrunnerzy na świecie, wszyscy właściwie, którzy grają kompetytywnie i jak chcecie, jak chcieliście, to mogę pokazać. W tym ja. Oh, there we go, Kano! Thank you for your raid, man. We are doing a guided playthrough on Boazon. We are so underleveled right now. We've got 60, 63. Oops. We are 63 and we are going to kill Bale Hell. How was your stream, man? Thank you for your raid, man. Okay. Właśnie. W momencie, kiedy mówiłem o
najlepszych speedrunnerach na świecie, właśnie Kano zrajdował. Nice shit, Boazon. I got hell, Amazon World Record back. Oh my god, you did defeat Boxer then. 344.03, I will check it out. I'm gonna check it out. Insanely fast. Rysiek dla Kano. Rysiek QQ has gifted a sub. Ah, Tunan had world record. I stopped when Boxer did. Tunan got... Oh my god, 2 minutes. 2 minutes. Nice. GG. What is your... I saw that you were practicing... You were descending into madness. We were practicing that... Sorceress PX normal runs. Well, not practicing, but going for the record. Dzięki, Rysiek. Dzięki, dzięki. A naprawmy się jeszcze, póki mogę. Chociaż nie, już wystarczy. 26 teleportów, może nie będę się w ogóle naprawiał. I'm fine with that. Not really. I doubt it. Yeah, I'm thinking that guided playthrough runs. This is the last part. Then I'm going to go with Poison Necro. Guided playthrough. I do it on my stream and then cut it into episodes on YouTube. Like content on YouTube. Then coming back to Uber Speedruns. Yeah, so once more, GG, man. GG. Idziemy dalej. Fajnie by było znaleźć waypoint, nie? Mamy waypoint tutaj, mamy lodowe jaskinie, które mogą być piekielnie ciężkie, nie? By the way, Kano, maybe you know the answer. I think you for sure know the answer. Why did my decoy sometimes is like invulnerable and sometimes is one-hitted? For example, the Tribunal Council members one-shotted my decoy. While Diablo on Hell or Mephisto on Hell were struggling with it for 30 seconds. There's some kind of damage reductions here, or I put it into Infector. It's decoy 5th level. I put it into Infector and Infector pack on Hell, and it was good. While, I don't know, Random Archer on Act 1st Hell one-shotted it. What the heck? There is some kind of a bug or mechanic with damage reduction, I don't know. You don't know as well. Gdzie nawet Kano... Nawet Kano nie wie... nie zna tej mechaniki. Dlaczego nasza przenęta czasami ginie na one-shota, a czasami po prostu jest mega długa walka z nimi. Maybe evade? Yeah, but it was so... It was, you know, 100% chance for... Oh, shit. 100% chance that... You know, you see this? It's getting hit. It's not invulnerable. It's not evading. That is just insane. And on different kind of mobs, it can just be one-shotted every single time. So strange. That is actually crazy. Oh, Frozen River, nie. Dobrze? Fuck. Whew. Yeah, D2R things. Yeah. That is actually crazy. Nie ma szans. Nie ma szans. Next. Możemy albo zbijać po kolei, albo próbować zeskipować. Ja oczywiście próbuję zeskipować. Ale... Wiem, że te lodowe jaskinie potrafią być strasznie ostre, nie? I polecam wam sobie zaopatrzać się w towing potiony przed lodowymi jaskiniami jak najbardziej. Będzie wam dużo łatwiej. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Niestety, nawet nie taka zła droga. Nawet nie jest tak źle.
Żeby bardziej z tymi kombinować. Znaczy dobra, spróbujmy się przejść po prostu lodową jaskinią, pozabijać sobie potworki na spokojnie. You noticed this well, Madike. I don't know if it was before. I was using decoy, but yeah, I can't tell. It is a Kano, it's a secret ladder 5 patch feature. Zobaczmy, jaki mamy damage. Tu mam ghosty się nam zespełniły. Niestety z ghostami no nie możemy walczyć. Sprawdzimy sobie reverse szybko, bo to naprawdę zajmuje mało czasu. O, chyba reversa nie będzie. Nie, raczej nie. To nie wygląda na reverse. To nie jest reverse, ale upewniliśmy się. Nie. Okej, trzeba tam wrócić jeszcze. Wolałbym się nie wypruć ze wszystkich ładunków. Decoy. Patrzcie, normalnie ten decoy przeżywa duszę z fanatyzmem i z amplified damage. Co to jest? Co to było? To jest bug na 200%. Aż musiałem się poświęcić, nie? Ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak bardzo OP to jest. To było tyle damage per second, że to się w pale nie mieści. Fanatyzm było wszystko. Nie, no ja się specjalnie poświęciłem, nie? Ale... No, ja to muszę zbadać, bez kitu. To można mega wykorzystywać w ogóle w speedrunach. Amcom, jakbyś takie robiło kiedyś, bo ja chcę Uberrany robić Amcom niedługo. Ascom, potem Amcom, taka... Oho! Taka jest kolejność, więc... Nie, Chilki, to nawet jakby była... Nie. HP to jest po prostu plus ileś tam procent w stosunku do twojego HP. Ale to nawet, to musiało być... To, żeby przeżyć to, co teraz widziałaś, Chilki, to on musi mieć 50 tysięcy HP. To jest niemożliwe. Niemożliwe to jest. To jest bug. To jest taki bug, ale ciekawe, jakie są szczegóły tego buga. Okej, tędy nie przejdziemy. Czyli to jest jedno z tych bardziej tricky możliwości. Leżę. I tutaj też nic nie poradzimy. Mamy immun na physical, niestety. Immune na physical, także okej, okay, next game, nic nie zrobimy. Tutaj mamy mnóstwo w tej jaskini immune physical, mamy duchy, mamy minotaury. Jedne co możemy zrobić to albo umrzeć, albo je ominąć, no ale jak tutaj dostajemy one-tapy. Także to co się dzieje, jeżeli macie tak samo, to jest normalne, nic się nie przejmujcie. That's how it is. Nic na to nie poradzimy. Po prostu musimy przejść przez tę jaskinię. Już widzę, że moje jaskinie są strasznie tricky. Bo ani nie ma reversa, więc nie ma też po lewo. Jest gdzieś w środku. To przejście jest gdzieś w takim mega nieoczywistym miejscu. Albo ono się mega rozciąga długo. Więc będziemy bardzo długo przechodzić przez tę jaskinię. I pewnie też ginąć. Także tutaj no jeden z gorszych scenariuszy. Zobaczymy jak się rozwinie dalej. Podejście numer 3 albo 4, już nie pamiętam. Okej. Mamy bardzo triki. Idziemy. Łuczniczki. To musi iść tutaj gdzieś jakoś. Stajemy sobie te skurczybyki, decoye. No, to wygląda obiecująco. No i mamy przejście. Dobra, jest next. Ciekawe. Dobra, mamy WPK. Fajnie. I tutaj postaramy się iść w lewo, czyli tędy. Decoye przed siebie cały czas, decoye przed siebie. Trzy ostatnie. Decoye.
Decoye, Valkyria, Decoye, Valkyria, Decoye, Valkyria. I cyk, mam wyjście. Mamy waypoint, nice. Dobrze jest, no i zdobyliśmy górę. Zdobyliśmy szczyt, moi drodzy. Kiedy Necro startujemy? Nie wiem. Jeszcze nie chcę podawać jakiejś konkretnej tej daty czy coś takiego. Na pewno wszystkie muszą odcinki przelecieć Amazonki i dopiero potem Necro. Ale pewnie po Amazoneczce zrobimy parę dni przerwy, bo fajnie jakby ludzie ponadrabiali na spokojnie. Ci, którzy zaczęli oglądać Amazonkę na przykład, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, no żeby sobie na spokojnie przerobili temat. I dopiero wtedy. No dawaj, zabijemy go. Szkoda tego levela trochę, bo miałem bardzo, bardzo blisko do levela. No ale nic, zabijemy bana w stylowym 64 albo 5. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Tak jest. Nice. Dobra. Chodźmy tędy. Przez drzwi. Niedobrze, 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 niedobrze. Dobra, wykończmy sobie tych ziomeczków. Nie, Ibanez, to okej, jakby jasne, nie? Ale to chodzi o physic damage. Physic damage, stary. To widać, że to nie powinno tak wyglądać. Po prostu te moby na tych duchach ściągnęły z 30 tysięcy damage'a. One tak prały, że to się w pale nie mieści, nie? I tak samo... Wow! Nie dam rady się oderwać od ataku! Najgorsze jest to, jak właśnie mamy tego Freeza, nie? Bo gramy bez tego Cannot Be Frozen, nie mamy tego Freeza i zaczynamy atakować, nie? I nie możemy skończyć, a oni nas piorą. Ja tutaj mam minusowe odporności na pełnej. Go, go, go. Nie no, nie mówię, że negujesz, tylko ja właśnie wyjaśniam, że to nie ma znaczenia, nie? Tutaj no nie ma logicznego wytłumaczenia, bo to tak, no nie powinno tak to wyglądać. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby piąty level decoy, żeby to jest silniejsze od najsilniejszego Iron Golema, od najsilniejszego Merca z Forti i nabufowanego Stretcher i Damage Reduction. Nie może tak to wyglądać. To jest jakiś bug i nawet tej Kano mówi, że to jest mega dziwne i że zauważył na swoim world rekordzie dzisiaj. Więc coś jest na rzeczy. Pytanie, czy to jest od początku D2R, czy to jakoś teraz weszło. Nie przypominam sobie, żeby tak było aż dziwnie. Dopiero na tym gameplayu zobaczyłem. Znowu sobie przypomniałem. I dziwne, strasznie. Dobra, te drzwi tak długo schodzą, że idę po teleporty znowu. Mam nadzieję, że mamy jeszcze jakąś runeczkę Ord. Mamy runę Ord jakąś? Czy nie mamy? Nie mamy, ale będziemy mieć. Ral. No i poświęcam mojego Rala. Do Ral Tirtasola. Grandmatron Bow, trudno. Trzy ralety z Ord. Następnie jeszcze raz sama receptura. Nadkuszony gem, ord, laska TP i jedziemy. No, ale nie wiedziałem, że aż tak, Ciri. To, że lepiej, to jest mało powiedziane. Ona ma po prostu immuna. To nie jest tak, że lepiej, ona po prostu jest nieśmiertelna. Albo ma jakiś damage reduction rzędu, nie wiem, 99. Jakiś... Coś się dziwnego dzieje, nie? I to dopiero od piekła. I wydaje mi się, że dopiero od piekła. Na koszmarze normalnie było. Okej.
I teraz tak. Idziemy sobie w prawo, żeby właśnie... Wow! Żeby właśnie... Ej, bez kitu, idę po rejuwy. Przecież nie bez powodu mam tyle tych rejów i zbierałem tyle tych rejów. Oczywiście, let's go. Let's go, let's go, let's go. Idziemy tak. Dekoj, 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 dekoj. Pyk. Po prawej stronie będzie dziwupek. Mam nadzieję, że nie będzie to taki mapa. Wygląda dobrze, wygląda dobrze, wygląda dobrze. Oj tak, tutaj będzie waypoint. Pięknie. Dobra, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zawaypointowani. Można lecieć do przodu. Więc na lewo jest przejście. Na lewo jest przejście. Na szczyt od wejścia, więc prosto. I tak jak chcieliście, tak macie, pokażę wam. Pokażę wam buga z niewidzialną ścianą. Jak możecie sobie manipulować starożytnymi i w bardzo łatwy sposób to zrobić. Mamy przejście starożytnych już tutaj, pięknie. Szczerze, jak robimy to na niewidzialną ścianę, to nawet nie biorę dodatkowych potów. Lecimy w taki sposób. Jedne czego będziecie potrzebować, to będziecie potrzebować dużo tepeków, więc pamiętajcie, że wam tepeki zejdą. I jedziemy. Trik polega na tym, że jeżeli chcecie postawić niewidzialną ścianę, tą ścianę zazwyczaj stawiamy tutaj, bo po prostu jest to no, najlepszy spot. I najmniej ruchów musicie wykonać, żeby zbudować niewidzialną ścianę. Wtedy starożytni ustawiają się w rządku tutaj raz, dwa, trzy i możecie ich spokojnie, bezpiecznie z tej pozycji prać. Na przykład różnymi spelami, czy to hydrami, czy to czarodziejką, czy to właśnie naszą tą amazoneczką, nie? I jak działa bóg? Jakoś tak się dzieje, że wtedy, kiedy korlik skacze, a my postawimy w tym samym momencie, kiedy korlik jest w powietrzu, wykonuje jego leap attack, a my otworzymy portal, wtedy dzieje się magiczna rzecz. Pojawia się niewidzialny filar, który zajmuje mniej więcej tyle miejsca. Więc jeżeli postawimy trzy takie niewidzialne filary, one są ścianą, której nie da się przekroczyć. I na tym to polega. Już zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Odpalamy. No dobra, zabijcie go, bo mi ten przeszkadza. Kurde, Walkiria mi przeszkadza. No, dawaj, dawaj. Gin, Walkirio, gin. Teraz pierwszy. I tutaj już jest filar niewidzialny. Easy. Odpalam to przez ekwipunek, ponieważ jeżeli bym to odpalał ze spela, teleport ze spela, to zanim ona zamachnie się tą ręką, to już dawno kolik ląduje nam na głowie. A jeżeli używamy księgi portalu, tutaj z ekwipunku klikamy prawym, to omijamy animację czarowania, więc czarujemy szybciej portal, nie? Dobra, mamy pierwszy filar. To już nie da się przechodzić. Drugi. O. Ja cię kręcę, a ona jest wytrzymała. Nie no, zabije mnie ten. Błagam, ściągnijcie ją. Okej, okay, nice. Ja sobie tutaj otworzę już dla bezpieczeństwa. Mega długo ustała tych skurczybyków. Latam na P7, wiesz? Bo tam mam 9. Na P7 mam 9 patternów na sury. Okej, okay, widzicie? Leciał i postawiłem ścianę. Jeszcze tutaj mamy lukę. Jest luka. Się upewnijmy. Ostatnia luka. Jeszcze mogę przejść. Jeszcze mogę przejść. Tutaj mamy jeden taki malutki. Okej. Okay.
dalej mogę przejść. Jeszcze tutaj mamy taki jeden malutki, chociaż... Nie, już nie mogę. Już jest koniec. Czyci! Widzicie? Klikam tutaj i nie mogę przejść. I gra szuka nowego pafu. Tutaj też nie da rady przejść. Jak spróbuję przejść, jakby na przytrzymanym kursorze, nie da rady. Wtedy wiecie, że ściana stoi. Więc jest dobrze. Następnie wybieramy starożytnych pod naszą klasę, pod nasz build. Zapakujmy to tutaj, jakby coś się wydarzyło, nie? Jakby coś się wydarzyło. I jedziemy po prostu. Teraz. Nie chcę mieć stone skina, nie chcę mieć immune fire. Stone skin. No, średnio. 3 tepeki, kupię sobie stone skin. Damy radę, ale jeżeli nie ma immune physical, nie ma niewrażliwości na fizyczne, damy radę, ale stone skin będzie wam schodził bardzo, bardzo długo. Aha, weźmy sobie jeszcze rękawice do crushing blow. Strzały. Oj tak, strzały możemy sobie dokupić. To jest też dobry hint. Dokupmy sobie, nawet połóżmy sobie troszeczkę. Przygotujmy się trochę bardziej. Możemy sobie te rozłożyć. Kupmy sobie trochę strzał. Nie tutaj. Larzuk. Na wszelki wypadek nawet możecie sobie tak troszeczkę tych strzałek podrzucić tutaj. Tutaj będzie nasza pozycja na parzanki. Kupmy jeszcze za 3. Golda mamy. Może bardowanie tepeków ludzie na świecie głodują. O nie, skancelowała mi się ściana od nowa. O nie. Jeszcze raz. Niestety trzeba od razu atakować. Raz. Inaczej może wam zniknąć ta ściana. Jak będziecie otwierać więcej portali, to ona po prostu znika. Także przygotowujcie sobie, nie róbcie tego co ja, przygotujcie sobie wszystko wcześniej. Dobra, niestety nie udało się. Nie wyszło. Jeszcze na dole mamy szczelinkę. Nie tutaj. Ale tutaj za to tak. Jeszcze szczelinka na dole. Jeszcze na dole. Chociaż nie. Dobra, nice. Jest git. Aktywujemy, lecimy. Cold, extra strong, tak, to jest dobrze. I na drugą stronę. I, moi drodzy, zaczynamy zabawę. Tak to wygląda. Mamy Extra Strong, mamy Cold Enchanted, mamy Mana Berna, nic się nie dzieje. I Pipe, i macie ich wystawionych, możecie sobie robić z nimi co chcecie. Stołami się gapią, a my możemy bezkarnie. Możemy sobie bezkarnie wróć. Przytrzymujemy prawy i to jest wszystko. Także to jest bugowanie na ścianę. Jest to kompletny bug, jest to kompletne łamanie gry i pozwala całkowicie unieruchomić starożytnych. Pamiętaj, jak po... O, shit! Niedobrze się stało. Oho! Koniec! GG! O nie! Miałem mówić, że musimy z... Dobra, musimy zdjąć zbroję. Musimy zdjąć zbroję. Przejdźmy na tą stronę jeszcze raz i... Niestety... Musiał tędy... Właśnie miałem mówić, że jeżeli staniecie za blisko,
to talik się wkręci i przejdzie na drugą stronę ściany. Więc trzeba uważać, żeby nie być za blisko albo nie sumować czegoś. Niestety, ściągamy pisa i lecimy bez pisa. I tak worth it. Na starożytnych tylko gołą amazoneczką, tak jest. Tylko goła amazoneczka na starożytnych. Ach, teraz się niestety tak umiejscowili. Nieprzyjemnie, może przejdę tak, okej, okay, tak jest. Nice, i teraz obrywają wszyscy, cała trójeczka, o to chodzi. Też pamiętajcie, że jeżeli ma któryś z nich teleport, tak, ma dawk. Jeżeli mandawkowi spadnie życie do 25%, on zacznie się teleportować. Więc wtedy będziemy mieli problem większy. Będzie już na wykończeniu, ale generalnie będzie zmieniał pozycję, więc może nam wskoczyć na łeb, może nam przejść przez ścianę. Jeżeli zbliżymy się dookoła tego filara tutaj, będziemy w zasięgu Wyrwinda Talika. Co zrobi? Wkręci się, przekręci się przez tą ścianę i przejdzie tak, jak to zrobił w przypadku Valkyrie. I tak samo, jeżeli będziemy blisko Korlika, to ten skoczy na nas i znowu będziemy mieli lipę, nie? Także taki bezpieczny dystans jest mniej więcej do tej linii i tutaj możecie lecieć. Tutaj działa wszystko. Działa druid ze swoimi tornadami. Też jest to triki, trzeba się nauczyć miejsca tych tornad, jak one się poruszają i tak dalej, ale wszystko jest do wyuczenia się, nie? Damage, barbem, 40 chyba, 3 albo 44. Barb zdarcie się? Nie potrzebuje tego, bo barb z Singer co jakiś czas stunuje. No wiadomo, tutaj zasięg jest za mały. Zasięg jest za mały na Singa, więc jeżeli... Barb Singer musiałaby stać tutaj, żeby ich wszystkich brać, więc ściana nie ma sensu u Singera. To jest oczywiste. Ale u klas, które mogą na dystans grać, jak najbardziej. Edek, plus 5 godziny dodania, bo był szwindel. Tak, no jak było, to dodamy to. Jeszcze nie sprawdzałem w sumie. To tam już... Whatever, po 3 godzinki na plus. I co, idą się, czy zobaczymy Nadina bez brody? Uda się? Czy zobaczymy Nadina bez brody? No nie wiem, ostatnio średnio 7 godzin dodaliśmy do timera. I runa ghoul najwyższa. Także kompletnie, kompletne zmarnowanie czasu. Zobaczymy, jak tutaj ludzie oglądają to na YouTubie. W tym momencie ten odcinek to już jest albo po goleniu brody, albo po udanym challenge'u. Bo dla przypomnienia, robimy challenge na Twitchu. W tym momencie jest 17 października. Robimy challenge na Twitchu, broda challenge. Widzicie czasami shorty z dropów na YouTubie. Dodaję shorty z dropów na YouTubie i to się nazywa 60 godzin broda challenge. I to jest ten challenge, że w 60 godzin muszę zdobyć enigmę. Wybrałem klasę barbarzyńce i księgę czarodziejką, żeby nie było za łatwo. Ale wybrałem barbarzyńce, mieliśmy iść na trawi. Niestety nie opłaca się trawinka robić, za wolno te rany idą. To jest całkowicie barbarzyńca od zera, od pierwszego poziomu. I dodatkowo ten. I dodatkowo tam speedrun był robiony i tak dalej. No i teraz wylądowałem na Lore Kurast. Mam w tym momencie chyba 44 godziny na zegarze, Bera i Sura, więc mam pół enigmy. Więc mam z 15 godzin, 16 godzin do końca challenge'a, a jeszcze, no, potężne hajruny czekają na zebranie. Dobra, Talik upada. Ibanez, hrabina nie dropi run lepiej, coś tu się pozmieniało. Nie, nigdy nie dropiła. Tak, Hyrun. Nic się nie pozmieniało, jest tak jak zawsze. Hrabina dropi runy lepiej, ale do midrun. Jakiś tam. A, Mal 1 do 159, ewentualnie East 1 do 289. Ale takie Hyruny jak Ber, jak Yah, jak nie wiem, jakieś Omylo. Nigdy nie dropiła dobrze. Na nią są na low astronomicznym. Oho! I zaczynamy. Biorę już pisa
I jedziemy z tematem. Czy on mnie z melą uderzy, czy tak podchodzi blisko? Okej. Okay. Tak jak mówiłem, 25% Mada już zaczął się tepować. Wytepował naszą połowę. Kompletnie nie jest zainteresowany, widzę, a decoyem kompletnie. No to Valkyria go pewnie zainteresuje bardziej. Jedziemy. Niech się tylko przyzwie ta 15 poziomowa i jedziemy. Cisnę go z Guided Arrow, teraz go dokończymy. Ups. Mówisz, Koko? Ej, on ma totalny tunnel vision na mnie, nie? Madaf kompletnie nie jest zainteresowany. Mam pytanie po gameplayu. Po balu Hell. Po balu Hell Easy. Nie spodziewałeś się, że ci odpowiem. Dobra, mamy 15 poziomówkę. No, ja dzisiaj prosta... Wow, prosta misja. Dzisiaj prosta misja. Dobra, powiem szczerze, że nie sądziłem, że się tak wyrobimy taką bowką. Dobra, no to nic. To Talik też już na skazanie. Fajnie, Valkyria jest za daleko, żeby zaatakować. Chociaż chyba już widzi, już widzi, już widzi, już widzi. Dobra, atakujemy, let's go. I Rura Pipe. Korlik. Już na wolności. Niech będzie. Tak będzie szybciej dużo. Dobijamy gościa, dobijamy. Spoko, Ibanez? Nie, spoko. Ja ostatnio zgubiłem brodę 8 lat temu, nie? Ale jestem strasznie ciekawy. Jednocześnie chciałbym wygrać i jednocześnie chciałbym przegrać, szczerze powiedziawszy, bo byłoby to odświeżenie brody. Zobaczyłbym se dla beki, jak wyglądam. Nie mam z tym żadnych faz śmiesznych. Ludzie by mieli bekę. Ale z drugiej strony chciałbym wygrać, no bo chciałbym zaliczyć ten challenge, nie? Jak się nie uda, to na pewno będziemy przystępować na chyba takich samych warunkach do kolejnego podejścia. Tym razem czarką. Bo no... Nie ukrywam, no... Lubię zaliczać challenge, więc... Taki twist, nawet jak wiesz, to i tak golisz. No to jak wygram, no to zrobimy inny challenge, gdzie nie będę... Gdzie znowu broda będzie na szali. Kiedyś ją zgolimy. Okej! Tak właśnie zabiliśmy starożytnych na ścianę, jak widzicie. Jest to bugowanie na pełnej, ale no przegłosowane było 24 głosy do 4 na tą metodę, także tak robimy. Jeżeli nie w ten sposób, to słuchajcie, bierzecie sobie starożytnych tutaj i najlepiej TP Staffem, grając z Amazonką, najlepiej TP Staffem, szybko się teleportujecie, raz, dwa, trzy i leciutko podchodzicie, aż na przykład Talik wam się nie urwie, albo Korlik, i zbijacie pojedynczo, one by one. Myślę, że pojedyncze zbijanie byłoby szybsze niż, niż to, co robiłem tutaj, albo bardzo podobnie by wyszło. Także bez bugowania. Ale jak widzowie chcieli zobaczyć bugowanko, no to macie bugowanko. Lecimy! Tutaj oczywiście modlimy się, żeby nie było dusz, bo mam Lightning Ressa minus 26, więc jest dobry pipe. I będę chciał jak najszybciej dotrzeć do waypointa. Nie by... Oho! Tutaj jest bardzo srogo. Leżę. GG. Okej, nie było szans. Next. Czy możemy spróbować się przemknąć? Okej, nie, dobra. Dobra! Next game. I tak będziemy próbować do skutku sukcesywnie. Aż się w końcu nie uda dotrzeć do waypointu. Niestety musimy znowu ruszyć z... waypointu. No troszkę będziemy iść, nie? Troszkę będziemy iść. Po drodze też możemy zginąć. No nie będzie to łatwa przeprawa. Nie będzie to łatwa przeprawa. To jest chyba najgorszy motyw, wiecie? Ancient Way. No i jeszcze raz. Niestety, freeze na start. Kompletnie nie chcę marnować tepeków, ale... Mam
Mamy piekielnie długą drogę do starożytnych. Niesamowity unik poszedł akurat. Unik. Oj tak, Ibanez, zgadzam się, no. Tak jest, tak jest. Dobra, mamy... Jeszcze raz. Chodźmy. Pójdźmy! Kogoś brodę, to zaklejam tą część ekranu. Tak jest. Zalewako zakleja tą część wtedy ekranu i tutaj nie ma o czym gadać. Jest GG. Jest tak zwane GG. Używajmy sobie Nadira. Używajmy sobie, słuchajcie, Nadirka. Cloak of Shadows za jakiś czas możemy użyć. To jest zawsze ok. Old Soul zostaje. I jedziemy. Old Soulek na Switch do damage'a, a Cloak of Shadows do unikania czegoś dziwnego. Do unikania chorego gówna. Okej, okay, go. I jedziemy. Decoy na start. Decoy na start. Są luźne. Dead end. To jest dead end. Tam nic nie będzie. Takie żeberko. Tutaj też nic nie będzie. Idziemy tędy. Dead end. Chyba. To wygląda jak dead end. Nie. Rozciąga się. Ekspanduje. Ekspanduje. Okej. Oczyszczamy się. Dobra, dół to nie będzie to. Dół to nie będzie to. Tepeki. Trzeba się trochę nagimnastykować. No to jasne. Przejście. Nice. Pięknie. Teraz tylko waypoint podbić. GG. Mamy łupeczka. No i teraz let's go Salatronowa. Cieszy się, bo Serianek będzie już... Tak jest! Bezbrodnym Nadinem, ty! Nie doczytałem do końca! No, zobaczymy. Zobaczymy, czy bezbrodnym Nadinem, no. To by było dosyć śmieszne. Dobry mindfuck był na początek serii. Siema, tak jakby nigdy nic. Siemaneczko, jestem Nadiwins i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A, tutaj typeczek normalnie bezbrody se leci. Tutaj. Mam chyba z 400 IPM-a tutaj, nie? Dobra, mamy trzeci level. Dead end. Chodźmy może tędy. Ile jeszcze ładunków Cloak of Shadows? 6 ładunków. Go, 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 go. Mamy tak. Jeden. Tam są ci z mocą, nie? No to jazda. Dobrze zwiedzane jest. Nice, mamy tron! Jedziemy.
Ghastly Pit Lord tak niekoniecznie. O, duszę mamy. Okej, okay, może uda się przeczyścić te dusze. Ale przypominam, mam minus 56 Lightning Resa. Na duszę, na piekle. Dobry pipik. Mamy Nadira, let's go. Użyjmy wszystkich resów, które możemy użyć. Niech będą antidotki, niech będą te rzeczy. Okej. Okay. Gratki, Chimaro, gratki. Gratki. Chłop, Sura i Szako w jeden dzień. Co za typeczek. To powinno być nielegalne. Dobra. Jest ten. Cloak of Shadows wszedł. Jazda. Pojdę, czego go duszę. Kurwa, ale damage słaby. To się nie uda. Tutaj się nie powinno walczyć, bo dostaję Decrepify'a, no ale trudno, muszę ogarnąć. Tam jest 3-4 dusze, one bardzo wolno schodzą przez Physical Resa, ale no spróbujemy stąd walczyć. Jest i dusza. Decoy. Jest i ten. Jedziemy. Jest Valkyria. Potężna. Schodzimy. Pierwsza dusza. Odłoży myszkę. Tak, Kiricia ma reduction. Odporność fizyczną, no. Ale nie immuna na szczęście, jak jeszcze tego brakowało, żebym miała immuna. Kaszub, widzowie na YouTube, jak ktoś to widzi, to pisze w komentarzu, broda rip, pamiętamy. Okej. Dobra, i teraz tak. To sobie przeniesiemy. To na Switch, 20 IS-u, zawsze to więcej. Go. Powolutku. Ile mamy jeszcze? Dwa charge. Tam dajemy Cloak of Shadows. Na Cloak of Shadows, go. Cloak of Shadows, jakby ktoś nie wiedział, to jest skill, który możemy zdobyć łatwo w hełmie Neftir, czyli Nadirze. Ma 9 ładunków, naprawa tego jest bardzo droga, ale nie będziemy tego naprawiać często. I po prostu ogranicza widoczność. Ogranicza widok różnych potworów, nie? Nie na wszystkie to działa, ale na większość tak. I można wtedy bardzo łatwo właśnie separować, radzić sobie z potworami i tak dalej, i tak dalej. Nie no, robię guide daro. Gdzie jest ta dusza, która ma mało HP? Musimy jedną ścisnąć. Tak. Jedną ściskamy i... O nie. O nie. Go. Ostatni Cloak of Shadows. Oj. Chyba rip. Dawaj. Okej. Dobra. Burning Soul, go. Niszczymy. One down, one on. Kolejna. Ta i jeszcze jedna zostanie. No.
Już nie mam ładunków, wiecie. Już nie mam ładunków, a... Cloak of Shadows, Jezus, idealnie wycelowane we mnie, co jest? Go. Cofka, cofka, cofka. Tak, no tak, Neftila możemy już sprzedać. Nie będę używał. Idziemy tak, tepeki i pipe. Dobra, dostaję damage, dostaję damage. A, za Valkyria przyjdzie i zepsuje. Dobra, nice, mamy tą lepszą Valkyrię. I zostało chyba tak, i na pewno jeszcze muszę sobie ten backdoor ogarnąć. No bo możemy albo skipować falę bala, ale raczej tego nie będziemy robić. Pokażę wam, jak się odpolowuje po prostu. Znaczy, zrobimy to na odplowowanie, bo skipować wiem, że wielu z was, no większość ludzi jednak nie potrafi i nie będzie się tego uczyć specjalnie pod jakieś rany. Jest takie bardziej speedrunnerskie. Ale jeszcze musimy oczyścić sobie... Jeszcze jeden jest, kurwa. Dobra, to chodźmy tak. Weźmy sobie health potiony. No i dobrze by było, żeby podczas skipowania, żebyśmy nie mieli niespodzianek. Kurde, tu są jeszcze dusze, nie? Dużo dusz. Dużo dusz. Dużo dusz i nie tylko. No, cofamy się, cofamy się. Jedziemy. Na pewno ten początek. Nice, dajmy sobie tak. Kurde, masakra. Coraz bardziej niepokojące są te dusze, coraz więcej ich jest. Dusza po lewej. Aha. Mocne. Giga mocne. Szuka mnie. Shit. Backdoor, backdoor. No, go, 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 go. Musimy czyścić te dusze. Dead Conrad? Nie, nie gram w Diablo 4. Jutro z okazji sezonu Diablo 4 odpalamy Diablo 2. Tak, Cirki, to jest na pewno ta jeden, ja tylko przypominam, mam łuk z normala. Wiem, wiem. Tak to się wydaje, powinniśmy mieć broń z 5 razy lepszą. Tak to wygląda, tak to będzie wyglądało, zawsze. To i tak jest, i tak to jest bardzo dobry damage. Przypominam, itemy z normala. Tak naprawdę to wszystko to możecie mieć już na początku koszmaru. Dobra, nice. Dusza. Plus jeszcze mamy... Oj, nie, 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 nie. Spawnują się fale. Na pewno nie możemy do tego dopuścić. Błagam. Kurwa, kanapkę będziemy mieli teraz. Ajajajajaj. Giga mocno jest. Bo tam na górze już jest pierwsza fala. Dobrze, robimy tak, że czyścimy tą, czyścimy ten kącik. Mam nadzieję, że mi nie zepchną zaraz gdzieś. I po wyczyszczeniu tego kącika czyścimy backdoor. Tam też mam nadzieję, że mi nie zmuszą do tego, żeby wrócić na salę. Jak wyczyścimy backdoor, to już wchodzimy jakby nigdy nic. Pierwsza fala, taki jest plan. Zobaczymy, jak wykonanie. Oho, dusza nie bije, mele. Nic nie zrobię. Go, 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 go.
Tilly, czemu gliz normala? Bo chcę, żeby seria była dynamiczna, szybka, a nie polegająca na farmie. Gliz normala, 20 leveli za mało. To robi robotę, nie? Ale chcę pokazać, że się da. No i to jest dla mnie też fajny challenge, fajne odświeżenie. A dla ludzi, którzy oglądają, no to, no to mogą mniej więcej się wzorować, tylko po prostu spędzać więcej czasu na farmach niektórych, no nie? I mieć porównanie. Trzymaj się, Ola. Dobranoc w ogóle. Okej. Okay. Mamy tak, mamy tak. Pięknie. Prawie oczyściliśmy duszę. Ojej. Nie. Pulka się zaczęła. Niedobrze. Dobra, odpulujmy jej. Odpulujmy. Co już? Nie ma już tych. Chodź. Tak, tutaj jest poza zasięgiem szamana. Idealnie. I jedziemy. Teraz się dusza podłącza. Tak jest. I jedziemy. Jazda. Duszyczka. Kolejna. Idealnie. Tam został jeden szaman. Tutaj mamy jedną duszyczkę. Ale logistyka. Nie, Kiricia, nie było żadnego. Aj, przybył szaman. Aj, jest tu! Kolenzo, witam! Przybył szaman. Reset zwłok, please. Normalnie przyczłapał się specjalnie, żeby sumnąć. Mocny skurwiel. No to teraz mamy też kolejny problem się pojawia. Nie możemy czyścić spokojnie tych dusz, bo mamy teraz kolenzo. Zaraz ten problem rozwiążemy. Jest dusza, czy nie? To były zwłoki duszy. No, niestety, nie, to tak zadziała. Musimy pozbyć się kolenzo. Leżę! Uła. Next. Uła. No, duży problem jest. Przyczłapał się, no. Okej, okay, teraz tak. To odpuluje tutaj, żeby mi bal nie zaczął spawnować fal. Okej, okay. To sum, rura. O, przyczłapują się. No, nie wyczyszczę spokojnie tego tyłu bez kitu, nie wyczyszczę, no. Okej, okay, mamy to. Tam zostało paru na pewno. Pięknie, 15 poziom Valkyria, on. I jedziemy. Valkyria z tym. Dobra, go. Jakaś dusza. Spokojne pulki trzeba robić. Jakaś dusza jest, coś tam się dzieje. Backdoor. Kolejny się przyczłapał. Backdoor. Okej. DPS w piątą falę? Zerowy, nie będziemy nawet jej bić. To jest... nie ma szans. No, go. Dobra, mamy duszę. Dawaj ją. Tam musimy mieć miejsce właśnie na czwartą i na piątą falę. Musimy mieć miejsce. Nie może być tak, że jak w momencie, kiedy zacznę odpulowywać, to mi zdejmie dusza, nie? Okej. Okay. Jedziemy. Po troszeczkę. Kolejne dwa. O. Z duszami zawsze są problemy. No, zwłaszcza jak się ma minus 26 albo minus 50 Lightning Ressa.
Dlatego jest jeszcze ciekawiej. Jeszcze ciekawiej jest. Lecimy, 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 lecimy. Szansa na trafienie duszy 67%. Całkiem słuszna. O, do mnie. Do mnie, no, bije mnie z łapy. Dusza bijąca z łapy w tym momencie. By the way. Dobra, nice. G. Lecimy dalej, powolutku. Jest ten. Są decoye. Jazda. Wygląda tak, jakby były same sobie. Jedna dusza tam z tyłu widzę, ale jest ok, jest ok. Czyścimy. Jest i ona, jest i duszyczka. Lecimy z tymi Halloweenami, króciutko, tak jest. Burning Soul jeden. Rura. Dawaj, resztą Valkyrie, please. No. Muszę zasejwować Valkyrie. Tam mieliśmy fajną pozycję. Jest 6 tepeków. Dobra, jest nowa Valkyria. Ładnie, duszyczka już ginie. I powinniśmy mieć zaraz taki w miarę czysty ten tył. Wiecie, w momencie kiedy po prostu lecicie sobie normalnie, naturalnie, to nie musicie czyścić tego tyłu. Kiedy jesteście pewni siebie, że zabijecie wszystkie fale, to kompletnie nie musicie tym przejmować. Ja, no, na pewno nie będę mógł wszystkiego pokonać, więc muszę się bawić w odpływanie. Pierwszą falę zabijemy, drugą prawdopodobnie też. No trzecią też bym chciał jednak zabić. Ale czwarta nie przejdzie. Czwarta kompletnie nie przejdzie. No i piąta to już jest formalność. To już na pewno nie przejdzie, nie? Dobra, jedziemy. Także czyszczenie, nie zdziwię się, jeżeli czyszczenie samego tronu, tutaj przygotowywanie będzie dłużej trwało niż sama próba, nie? Dwójkę w miarę, no jest problematyczna do wypolowania, Kiriciak. Tak, jest problematyczna do wypolowania dwójeczka. Nie, Obidordik, tego nigdy nie zrobię. Nie. Albo Obinorwix jedną grę, jedną brew. Jest, dwóch Lordów. A, no i tak, ten segment będzie mieli w miarę czysty. Ale muszę mieć pewność, że nic się nie odwali. Muszę mieć pewność, że nawet jak trzecią będę chciał odpulować, to odpuluję. Więc wiem, że dusze na pewno są na samym froncie. Tutaj będą dwie dusze jeszcze. Tutaj jest jedna, czeka na nas. Tutaj jest kolejna, też czeka na nas, fajnie. No chodź, 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 chodź. Jedziemy. I tam mamy jakieś dusze z fanatyzmem na dole. Mogą być dość problematyczne. Oho, spolowałem. A, to nie dusze z fanatyzmem, to Pidlord z fanatyzmem. Właśnie pulkę załapał. Dobra, wycofuję się, bo to idzie w dziwną stronę. Tak jest, teraz... O, shit! No, z dwóch to na pewno nie będziemy bić się. Tak, tam mamy paczkę Pillordów. Z fana. Czyli Kim mówi, że ma fajną fryzurę, ma zostać? No tak, tak mówisz, na pewno zostaje. No. Jednodniowa przerwa od challenge. Myślałem, że może, że dwa dni to zajmie. Wow, 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 wow. Ale jednak tylko jeden. Zobaczymy, co stronę będzie bić. Dom, okej. Nie trafiam. Teraz. A tylko jeden, bo w jeden dzień zrobiliśmy całe piekło bołazoneczką. Więc fajnie. Więc w sumie błazonka 3 dni na streamie. Jeden dzień normal, drugi dzień koszmar, trzeci dzień piekło. Okej, fajnie. Czyli mamy
całą lewą stronę przeczyszczoną. Dół i lewo przeczyszczone. Świrujesz coś. Może tym dokończymy już. Na spokojnie. Okej. I... Na pewno te dusze dwie musimy zdjąć. Mogą bardzo przeszkadzać. O, dawaj, dawaj, dawaj. To jest minion? Oj, niedobrze. Minion, no. Wow! Idealnie wycelowane we mnie! Halo! Co to jest za scam? Co to jest za scam? Lecimy dalej. Dobra, te dwie dusze i musimy zabić, zrobić ten. Ojej. Dobra, portal w bezpiecznym miejscu. Jak coś. Idzie tam. Tak, tyle miejsca, ile zostawiłem, to wystarczy nam na dwie fale. Może nawet na trzy. Może tą pierwszą rady można by odpulować tutaj w lewym rogu. Można coś pomyśleć. Dobra, dawaj druga dusza jeszcze. Tutaj coś jest jeszcze, czy nie? Są Hellwitche. Ej, tutaj jest nawet całkiem przyjemnie. Na dole są ziomy z fanatyzmem, ale tutaj jest naprawdę git. Dobra, przyszła dusza. Idealnie na solo. Dobra, czyli możemy schować radę tutaj głęboko. Następnie czwartą falę tutaj, a piątą falę tutaj. Tylko czwarta fala powinna tutaj siedzieć. Nie no, lepiej zabić tą radę, tych członków rady. Ale będzie to dosyć ciężkie. Zwłaszcza jak się trafi jeszcze ziomek ze Stone Skinem. Wątpię. Walka z radą będzie tutaj. Musimy zabić pierwszą i drugą falę. To na pewno. Pierwszą możemy. Pierwsza jest banalna. Drugą zrobimy tak, że odpulujemy tych magów zimna tutaj i tutaj będziemy z nimi walczyć. Dlatego muszę. Nie mogę mieć tu żadnej duszy. Jakby się dusza wpieprzy w paradę, to GG, nie? Tutaj będą dusze. Jest i ziom. Stone Skin. Nie wierzę w to. Ten typa Stone Skina. Dobra, gramy. Dusza ze Stone Skinem, człowieku. Nie. Okej, gramy. Mamy lewe skrzydło. Mamy to. Let's go.